8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Brawa dla wszystkich! Brawo! Tego dnia podczas tej godzinówki nieważna była ilość pokonanych okrążeń, ale sam udział w tym wydarzeniu. Pamięć o pani Beacie oraz wsparcie finansowe dla hospicjum. W tym roku jest wyjątkowa godzinówka charytatywna, w związku z tym, że w pierwszej kolejności chcieliśmy środki na tej godzinówce zbierać na naszą koleżankę biegową, na jej leczenie, tak powinnam powiedzieć. Natomiast niestety Beatka zmarła i wolą rodziny było, żeby jednak czynić dobro. To, co zawsze chcemy robić i żeby tą godzinówkę zorganizować mimo wszystko i zebrać środki na dobry cel. I takim dzisiaj celem jest zbiórka pieniążków na hospicjum Świętego Łukasza w Cieszynie. Normalnie w każdej godzinówce wygrywa ten, co ma najwięcej okrążeń, natomiast dzisiaj nie ma wygranych, nie ma przegranych. Wszyscy będą brali udział w losowaniu, w konkursie z nagrodami po biegu i dla wszystkich mamy coś przewidzianego. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, to pewnie też będziemy chcieli to kontynuować, ale w tym roku przyznam szczerze, że mieliśmy bardzo mało czasu na podjęcie tej decyzji, na zorganizowanie biegu i tutaj też chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali i mam nadzieję, że uda nam się dobro zrobić. Pomaganie ma wielką moc według mnie. O tym, że dobro wraca i że warto pomagać, przypominała podczas godzinówki Maria Juroszek, siłaczka z Cieszyna. Dzisiaj polecam ciasta, wrzucenie do puszeczki, cel szczytny dla hospicjum zbieramy. Kto jak nie my ludzie sobie będziemy pomagać wzajemnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.